Na skraju miejscowości Zimna Woda znajduje się piękny cmentarz o ogromnych rozmiarach, ale pochowanych jest na nim tylko 7 żołnierzy, 7 niemieckich huzarów. Jednak znamienna jest tutaj data, kiedy polegli, otóż 30 sierpnia roku 1914, a więc właściwie ostatniego dnia bitwy pod Tannenbergiem. W nocy z 28 na 29 sierpnia generał Samsonow w przydrożnej stodole w miejscowości Szwaderki wydawał rozkazy dotyczące odwrotu centralnych korpusów armii Narew na południe. Do obydwu korpusów te rozkazy dotarły w różnym czasie. Niemniej ten prawoskrzydłowy 13 generała Kulujewa wycofywał się już począwszy od miejscowości Szwaderki, Kurki do Jabłonki nad jeziorą Omulew. 29 sierpnia sztab zdziesiątkowanego 13 Korpusu generała Klujewa dotarł do miejscowości Kurki. Tam też około godziny 14 przyjechał szef sztabu 13 Korpusu z najświeższymi rozkazami od generała Samsonowa. Rozkazy te zostały wydane w Orłowie i były to właściwie jedne z ostatnich dyspozycji, jakie wydał dowódca 2 Armii. Zaledwie kilka dni temu tu w Orłowie Rosjanie świętowali zwycięstwo nad Niemcami, o których myśleli, że uciekają przed nimi. Kilka dni potem to oni są przegranymi, którzy uciekają przed nacierającym kontratakiem niemieckim. Samsonow w czasie bitwy pod Tannenbergiem, w pewnym okresie tej bitwy, przeniósł się z Nidzicy do Nadrowa. Tam mieściło się dowództwo 15 Korpusu generała Martosa i Samsonow udał się tam na inspekcję, chciał stamtąd kierować bitwą. Kiedy zobaczył wycofujące się w popłochu swoje oddziały, stwierdził, że bitwa jest przegrana i nakazał odwrót. 13 Korpus generała Klujewa poszedł na Szwaderki, dalej Kurki i w kierunku na Jedwabno drogą. Natomiast 15 Korpus cofał się tutaj znów przed Łynę i przed Orłowo i wszystkie skupiły się właśnie na tych polach. Był to oczywiście widok nieciekawy, bo to były mieszanina wszelkich typów, rodzajów wojsk i jednostek, prawda, pomieszanych ze sobą. Do generała Samsonowa, który wycofywał się spod Nadrowa, w nocy z 28 na 29 sierpnia dochodzą bardzo złe wieści z tej miejscowości. Otóż jeden z oficerów sztabowych, który był zobaczyć, jak wygląda sytuacja w tym rejonie, donosił, że do miejscowości wjechało wiele kolumn aprowizacyjnych, wiele wozów, które utknęły w tym miejscu. Między woźnicami poszczególnych taborów dochodziło do bardzo agresywnych walk na pięści. Każdy próbował utorować sobie drogę tak, jak potrafił. W efekcie połamano wiele furgonów, wiele wozów, które zatarasowały kompletnie drogę. Tysiące żołnierzy zgromadziło się na polach wokół tej miejscowości. No tutaj około 2,5 korpusu. No, szacuje się gdzieś około 60 tysięcy na tych polach żołnierzy mogło przebywać. 60 tysięcy na polach wokół Orłowa. Niesamowita liczba ludzi. No bo to już nie były korpusy pełne, to były stany, prawda, bardzo zaniżone. Masa żołnierzy dostała się do niewoli, masa zginęła, prawda, masa rannych była. A więc to korpus liczył około 40 tysięcy, nie? To w sumie powinno być 120 tysięcy. Najbardziej ucierpieli tu ranni, którzy byli więzieni na wozach sanitarnych, aby wywieźć ich poza działania frontowe. Korpusy 13, 15 rozpoczęły odwrót, a Samsonow wraz ze swoją świtą, sztabem i około 200 kozakami zaczął się również wycofywać z Nadrowa w kierunku jeziora Marus. Tam okrążył jezioro Marus. Na noc zatrzymał się koło miejscowości Żelazno, w takiej wolno stojącej stodole na polu i stamtąd przez Wólkę Orłowską właśnie z powrotem tu dotarł do Orłowa. Kiedy Samsonow usłyszał o chaosie, który dzieje się tutaj w Orłowie, wezwał natychmiast pułkownika Lebediewa, któremu kazał z młodszym oficerem sztabowym i w towarzystwie kozaków udać się do Orłowa, aby tam rozładować ten korek, aby zrobić tutaj porządki.
za chwilę przyjechał do tej miejscowości on we własnej osobie i przejął dowództwo nad resztkami 15 i 23 korpusu. Samsonow według opisu Sołżenityna przedstawiał tu sobą, prawda, bardzo smutny widok. Posępną, wieszoną głową, prawda, wśród żołnierzy, poruszał się na koniu, czasami do kogoś zagadał, czasami nie, prawda. Widział klęskę swojej armii, widział to, co ją czeka, widział również, jaki los jego spotka po prostu. Więc jeszcze raz w tym miejscu właśnie, gdzie była ta pierwsza chwała, to wielkie zwycięstwo, gdzie cieszyli się już Rosjanie, że prawda, że Niemcy uciekają, że tylko gonić można ich teraz. W tym samym miejscu spotkali się jeszcze raz, ale już ze zwieszonymi głowami, z świadomością klęski. Majątek w Orłowie mógł poszczycić się niegdyś pięknym pałacem z przylegającą do niego oranżerią. Według lokalnej legendy w tej oranżerii hodowano żółwie, które potem wydostały się na wolność i dlatego też po dzień dzisiejszy w okolicach Orłowa można podziwiać piękny rezerwat żółwia błotnego. Ile w tym prawdy nie wiadomo, ale legenda jest piękna. Dla naszej opowieści to miejsce, ten pałac, ten ogród pałacowy jest o tyle istotny, że tu 29 sierpnia zatrzymał się sztab II Armii na czele z generałem Samsonowem. Samsonow przed chwilą w Nadrowie widział klęskę swoich oddziałów. Kiedy zatrzymał się tu, napotkał wielkie formacje 15 i 23 korpusu, jednak pozbawione dowódców. Nie było ani Kondratowicza, ani Martosa. Dlatego też Samsonow przejmuje dowództwo nad tymi oddziałami i próbuje zapewnić szczęśliwy odwrót tym oddziałom, które pozostały z 15 korpusu dowodzonego przez Martosa. Do generała Samsonowa dochodzą również tutaj sprzeczne wieści. Z jednej strony słyszał, że generał Kondratowicz, dowodzący 23 Korpusem, gdzieś zaginął, a chwilę potem otrzymuje wiadomość, że nie żyje również dowodzący 15 Korpusem, generał Martost. Samsonow więc robi wszystko, aby jak najwięcej żołnierzy mogło wydostać się z terenów Prus, które stały się dla nich pułapką. Korpus generała Kulujewa, 13 Korpus Rosyjski, dotarł do miejscowości Jabłonka nad jeziorem Omulew. Sam generał Kulujew chciał, aby jedna kolumna wycofywała się na wschód od jeziora Omulew, pozostała część korpusu na zachód. Miało to nie zdezorganizować wycofywania się obu centralnych korpusów armii generała Samsonowa. Sam Samsonow wyjeżdża tutaj około południa z Orłowa, udając się w kierunku granicy, która znajdowała się w miejscowości Janowo. Jak wiadomo, nigdy nie udało mu się tej granicy przekroczyć. Jezioro Omulew było przeszkodą bardzo trudną do pokonania. Potężne jezioro o czterech odnogach, dwóch północnych, dwóch południowych, z licznymi ciekami wodnymi dookoła, było ciężko obejść. I jak najbardziej ta myśl generała Kulujewa była prawidłowa. Niemniej nie przewidywał on tego, że w okolicach Jedwabna czekała już na niego cała jedna niemiecka dywizja. Ale około południa 29 sierpnia z Orłowa przyjechał szef sztabu generała Kulujewa, generał Prestige, z nowym rozkazem od generała Samsonowa, który nakazywał, aby cały korpus Kulujewa wycofał się na zachód od linii jeziora Omulew. Samsonow twierdził, że musi nastąpić odwrót fazami. Miał on polegać na tym, że 15 Korpus wraz z drugą dywizją miał osłaniać wycofujący się 13 Korpus w kierunku na miejscowość Muszaki, a 13 Korpus miał osłaniać wycofujący się 15 Korpus, a więc korpusy tak naprawdę miały zabezpieczać siebie nawzajem. Generał Samsonow, nauczony doświadczeniem ostatnich dni, ostatnich walk, postanowił bliżej skoncentrować swoje centralne korpusy, 13 Kulujewa i 15 Martosa, by łatwiej było im toczyć walki odwrotowe. W czasach pokoju plan ten oceniony byłby bardzo negatywnie, ponieważ jednostki bojowe poszczególnych formacji wchodziły na swoje zaplecze. Ale Rosjanie mieli już wroga na karku, dlatego musieli korzystać z każdej szansy na wydostanie się z kotła. I tak oto dowódcy poszczególnych korpusów zawierzyli, że Samsonow wie, co robi. Niemniej okazała się to błędna decyzja, gdyż oba korpusy weszły sobie w drogę. Prawdopodobnie ta inna decyzja też już by
armii generała Samsonowa i jego centralnym korpusom nie pomogła. Doprowadziło to do zatorów na drogach i tak naprawdę oficerowie poszczególnych formacji musieli włożyć wiele wysiłku, aby jak największa liczba wycofujących się jednostek nie dostała się w okrążenie, ale mogła przejść przez lasy Ramucko-Napiwockie w kierunku granicy z Rosją. Obydwa korpusy, 15 Klujewa i 13 Martosa, zaczęły się zbijać na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Koniuszyn. Było to już w ciemnościach z 29 na 30 sierpnia, gdzie sztab generała Klujewa musiał szybko reagować i postawić oficerów na skrzyżowaniu, wypytujących kolejne oddziały wojskowe, które nadciągały, z jakiego korpusu pochodzą i odpowiednio je kierować. Jak korpus 15, to w kierunku na Piwodę. Jak korpus 13, to w kierunku na Zimną Wodę, żeby zachować chociażby podstawowe kierunki marszu tych jednostek. Żołnierzy jednego z bardziej bitnych korpusów rosyjskich, czyli 15 Korpusu generała Martosa, spotkał równie dramatyczny los jak wszystkie pozostałe korpusy rosyjskie. Otóż z 28 na 29 sierpnia generał Martos zarządził odwrót swojego korpusu w kierunku na Nidzicę, a potem do granicy z Rosją. 28 sierpnia Nidzica była ponownie w rękach niemieckich. Zajął ją generał Hermann von François, który ze swoim pierwszym korpusem zwyciężył Rosjan pod Uzdowem i zamiast, wbrew rozkazom 8 Armii, zamiast uderzyć na Łynę, postanowił zająć Nidzicę, idąc drogą z Uzdowa do Nidzicy. Po zajęciu miasta wysłał grupę generała Maxa von Schmetała w kierunku na Wielbark z rozkazem zajęcia miasta. W tym samym czasie pierwsza dywizja pierwszego korpusu powinna zająć Muszaki. Dywizja ta była dowodzona przez generała Conte. Żołnierze niemieccy powinni w tym miejscu blokować odwrót Rosjan, którzy będą próbowali wydostać się poza granicę. 29 sierpnia o poranku zaczęło się wypełnianie rozkazów z dnia poprzedniego. Niemcy wyruszyli z Nidzicy, aby zająć wcześniej zaplanowane stanowiska. Jeden z oddziałów wyruszył na południowy wschód w kierunku granicy z Rosją i na początku, kiedy żołnierze jechali przez poszczególne wioski, wydawało się, że są one wyludnione i nie ma tam żadnych oddziałów rosyjskich. Dopiero po południu udało im się dopędzić to, co zostało z 15 Korpusu i z 2 Dywizji Rosyjskiej, a więc wozy taborowe, a więc resztki oddziałów. Kiedy Rosjanie usłyszeli niemiecką trąbkę wzywającą do szarży, szybko i chętnie się poddali, wywieszając białe fragi. Często żołnierze konwojujący rosyjskie tabory byli mężczyznami w sile wieku, którzy mieli gdzieś tam po drugiej stronie granicy swoje rodziny, swoje dzieci, mieli do kogo wracać i nie chcieli ginąć w to piękne sierpniowe popołudnie. W niemieckie ręce dostało się prawie 5000 jeńców oraz 1000 furgonów z wyposażeniem 2 Armii generała Samsonowa. Tego dnia w ręce Niemców dostał się również rosyjski pilot wraz ze swoją maszyną, którego niemieccy żołnierze zastali w łóżku w jednym z domów w miejscowości Róg. Druga załoga samolotu uratowała się ucieczką przed wkraczającymi Niemcami. W ten sposób uniknęła niewoli. Druga dywizja z pierwszego korpusu, dowodzona przez generała von Falka, zajęła pozycję w Napiwodzie, w ten sposób ochraniając Nidzicę przed oddziałami rosyjskimi, które zgromadziły się w lasach na północ od Nidzicy i mogłyby próbować wydostać się przez miasto również poza granicę. A więc oddziały 15 Korpusu, które próbowały wydostać się tą drogą, spotkały silny opór niemiecki 1 Korpusu niemieckiego generała von François oraz 41 Dywizji. Sam Martos krążył po lasach wokół Nidzicy, raz dostał się pod ostrzał artyleryjski, a potem został wzięty do niewoli już bez żadnej opieki ze strony kozaków, którzy mieli chronić jego osobę. W Browinie nastąpił również odwrót wojsk rosyjskich, kontruderzenie niemieckie. Są zapisy o rzece płynącej krwią. Między innymi należy do tego miejsca, miejsce, gdzie zginął właściciel wyspy Herta, syn właściciela wyspy Herta. Wyspa Herta na Jeziorze Wulpińskim aktualnie nazywana jest przez niektórych regionalistów mianem Warmińskie Atlantydy. Ale w dwudziestoleciu międzywojennym było to jedno z bardziej popularnych miejsc restauracyjno-rekreacyjnych w tej części Europy. Ludzie chętnie tu przybywali na dobry obiad, bo na wyspie była restauracja, było też muzeum oraz hodowla koni. Prowadził to wszystko Robert Rogalla. Robert Rogalla
dowiaduje się, że jego syn w bitwie pod Tannenbergiem poległ. Szuka jego ciała, bo ustalił, że gdzieś poległ w okolicach właśnie Borowiny u Nowa. Tam w rzece Maruska odnajduje jego ciało. Przekonuje się o tym też, że to, co mówią mu ludzie o strumieniu płynącym krwią, jest też pewną prawdą, bo ciał w jeziorze i zarówno Lubień, jak i w rzece Marusce do niej wpadających jest bardzo wiele. Tam odnajduje właśnie swojego syna. Ta tragedia powoduje to, że ciało syna chowa na wyspie. I w ten sposób wyspa Herta stała się też poniekąd mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem. Ludzie, którzy w dwudziestoleciu wojennym przyjeżdżali na dobry obiad, aby zwiedzić tą wyspę, oglądali też to specyficzne, rodzinne mauzoleum. To, co jest ciekawe dla tego miejsca Szkotowa, a jeszcze bardziej Turowa, Browiny, to kwestia nazwy bitwy pod Tannenbergiem. Jak mamy szukać, gdzie tak naprawdę ta bitwa pod Tannenbergiem miała miejsce? Przypomnijmy, że to jest szeroki, bardzo rozległy obszar między Działdowem a Olsztynem. Szukać tego miejsca, gdzie rzeczywiście te wydarzenia tannenbergskie się najbliżej zbliżyły do pól właściwych, czyli Tannenberga, naszego Grunwaldu, to jest właśnie dokładnie Browina. Trzeba pamiętać o tym, że to właśnie o tych miejscowościach również pisze w kronikach nasz Jan Długosz. A całe Szkotowo jest zlokalizowane w takim lekkim zagłębieniu terenowym, otoczone wzgórzami. Jest to dolina właśnie wymienione przeze mnie Szkotówki, Jeziora Szkotowskiego. I ten właśnie walor był wykorzystywany, powiedziałem o pierwszej fazie natarcia, które tędy następowało, ale trzeba pamiętać, że niedaleko dalej, w Turowie, Gardynach, ta część właśnie, która nazywana jest często Bitwą Gardyńską, tam następuje zwrot, odwrót, Turowo, Browina, Gardyny i coś, co się dzieje. Znowu walor terenowy tej Doliny Lodowcowej zostaje wykorzystany przez nacierających kontrnatarcie Niemców. Rosjanie się zaczynają gubić, zaczynają uciekać już nie tylko w sposób zorganizowany jedną grupą bojową, ale są to już po prostu poszatkowane, pocięte zespoły bojowe kontrnatarciem niemieckim i następuje wycofywanie się tych wojsk. Także wiele ziemia tutaj pewnie może mówić, a chyba najwięcej ciągle mówią cmentarze. Tych cmentarzy w Szkotowie jest dwa w samej miejscowości, w kierunku tutaj na Załuski jeszcze cmentarz trzeci i praktycznie te trzy cmentarze prezentują trzy fazy bitewne. Cmentarz w Szkotowie przypomina jakąś starodawną warownię. Te kamienne mury, które otaczają pochowanych żołnierzy, sprawiają, że czujemy się, jakbyśmy byli w jakimś bastionie, którego trzeba bronić. Dookoła są pola, zapewne pola, na których ci ludzie oddali swoje życie. Pułkownik Krymow, oficer przydzielony ze stawki, który wizytował te tereny, zauważył też jeszcze jedną prawidłowość, że w wielu niemieckich okopach pozostają na 2-3 dni trupy niemieckich, ale też często rosyjskich żołnierzy. W temperaturze blisko 30 stopni groziło to wybuchem wielkiej epidemii. Dlatego też Krymow nakazał, aby w ramach wojska rosyjskiego urządzić specjalne oddziały, dołączyć do nich cywilów, które będą te trupy grzebały, które będą sprzątały pobojowiska. We wspomnieniach autochtonów, którzy pamiętali jeszcze I wojnę światową, mówiono o bardzo brzydkim zapachu i o tym często, że ciała, które w wysokiej temperaturze bardzo szybko rozkładały się, były często zbierane z pól gablami, które normalnie służyły do wyrzucania obornika, dlatego że bardzo ciężko było te ciała podnieść z ziemi. Na pewno ludzie, którzy widzieli to, co zostawiła po sobie wojna, nigdy więcej nie chcieli, aby ta wojna wróciła na te tereny. Warto w tym miejscu powiedzieć, że nasza historia narodowa nie była taka prosta. W armii rosyjskiej byli Polacy, którzy czuli się Polakami, byli wychowani w duchu patriotycznym, ale byli też ludzie, którzy mieli tylko polskie korzenie. Pamiętali, że ktoś w rodzinie kiedyś był Polakiem. Ten proces rusyfikacji postępował. Podobnie było w armii pruskiej. Walczyli tutaj Mazurzy, walczyli tutaj Warmiacy. Jedni mieli silniejszą tożsamość narodową związaną z Polską, inni mniej, inni w ogóle nie przyznawali się do Polski. Ale byli też poznaniacy, byli mieszkańcy innych regionów Polski na siłę wcieleni do zaborczych armii. Ludność w całym tym obszarze
Jeżeli nie mówiła w domu po polsku, to język polski znała. Karol Małek, bohater narodowy walki o język polski, o polskość tych terenów, który pisał wiele książek na temat dziedzictwa historycznego też tej okolicy, wspomina w swojej książce Z Marzur do Verdun epizod bardzo ciekawy, wskazujący historię ludności tutaj. Landsturm, mieszkańcy, którzy byli już w ostatniej, tutaj jeszcze obecnej fazie bitewnej, rozproszona ludność Tubylcza, miała za zadanie znaleźć, odszukać ukrywających się jeszcze Rosjan. Dochodzi do takiej sytuacji, że w Ulnowie odnaleziony jest, wychodzi ze słomy żołnierz rosyjski i okazuje się, że ten żołnierz rosyjski nie mówi po rosyjsku, tylko po polsku. No i możemy sobie wyobrazić, reakcja Mazurów nie była taka, że traktowali go jako wroga, tylko traktowali go jako swojego. Ludność mazurska pomaga mu dotrzeć, bo był to żołnierz ranny, do pomocy szpitalnej. Jest to coś, co po prostu źródła wskazują i pokazują. Kiedy rozproszone wojska rosyjskie po kontrnatarciu zaczynają po prostu panicznie uciekać i zaczyna się rzeź Rosjan. I tak właśnie taki cmentarz Załuski, który jest już w ostatniej fazie bitewnej. Cmentarz, gdzie nagrobki są ewidentnie datowane na 28-29 sierpnia. Wtedy pojawiło się tak zwane zjawisko wędrujących kotów. Potężne grupy rosyjskich żołnierzy próbowały wydostać się z okrążenia, jakie zastawili na nich Niemcy, i dochodziło często w lesie do wielkich, bardzo zmasowanych potyczek. Często były to potyczki w nocy, kiedy tak naprawdę nie było widać, kto jest przeciwnikiem. W wielu pamiętnikach, ale również historycy wspominają, że często żołnierze tej samej armii strzelali do siebie, nie wiedząc, kto jest po drugiej stronie. Po pierwszych starciach na linii Łyna-Orłowo-Frąknowo generał von Scholz postanowił wycofać lewe skrzydło swojego korpusu na linię Drwęcy. Tym samym wciągnął 15. Korpus Rosyjski w środek pola walki. W tym samym czasie generał von François, który wylądował w okolicach Uzdowa, a potem zdobył Uzdowo i zaczął zamykać okrążenie za Nidzicą w kierunku na Wielbark. Po pokonaniu Rosjan pod biskupcem Zerbuniem Biesowem 17. Korpus zaczął zamykać okrążenie z prawej strony atakujących Rosjan. I w ten sposób po kilku dniach walk Rosjanie zostali zamknięci w okrążeniu w lasach w okolicach Nidzicy. Tutaj w miejscu, gdzie jesteśmy, to są zachodnie okolice jeziora Omulew, jedna z dróg, które musiały się kierować oddziały generała Kulujewa. Tęż gęsto poprzecinane ciekami wodnymi i choćby tą płynącą od strony Koniuszyna rzeczką, potokiem dosyć bagiennym, który do pokonania dla wielkiej jednostki też był trudny. Proszę sobie wyobrazić, że na tych niewielu kilometrach, na dosłownie dwóch, trzech skrzyżowaniach musiały się minąć, przejść i rozdzielić w jakimś porządku dwa wielkie związki wojskowe, dwa wielkie rosyjskie korpusy. W ciemnościach, przy ogromnym zmęczeniu żołnierzy, przy ogromnym stresie dowódców, którzy nie wiedzieli, z której strony mogą uderzyć Niemcy. Pozbawione dowództwa, resztki korpusu 15. i 2. Dywizji Rosyjskiej próbowały przedostać się w kierunku granicy. Jednak tam czekały na nich formacje z 1. Korpusu dowodzonego przez generała von François i 41. Dywizji Niemieckiej, które odcinały odwrót oddziałom rosyjskim. Dlatego też resztki 15. Korpusu i 2. Dywizji w wielkiej masie zgromadziły się na północ od miejscowości Muszaki pod osłoną lasu, z którego za chwilę będą próbować wydostać się przez granicę łączącą dwa zabory. Na nadciągający od strony Koniuszyna 13. Korpus Rosyjski generała Kulujewa w miejscowości Zimna Woda czekała niespodzianka. Otóż prawoskrzydłowe oddziały 36. Dywizji Niemieckiej, które wcześniej zajęły Jedwabno, zaczęły atak w kierunku na miejscowości Dębowiec, Kot i Zimna Woda właśnie. Największy sukces odniosła dywizyjna kawaleria, czyli 5. Pułk Huzarów, który dotarł tutaj właśnie do Zimnej Wody i postawił przeszkodę całemu rosyjskiemu korpusowi piechoty.
droga zimna woda, wały, a potem kanwezy to była jedna z głównych dróg ewakuacyjnych dla armii rosyjskiej generała Samsonowa. Cmentarz położony jest przy skręcie na wały, przy krzyżówce dróg. Inne mogiły pamiętające te ostatnie chwile armii Samsonowa na terenie Prus Wschodnich znajdują się wzdłuż drogi do Nidzic. Zwykle są to mogiły leśne, zbiorowe, gdzie pochowani są przede wszystkim rosyjscy żołnierze, którzy próbowali wyrwać się z okrążenia, próbowali wydostać się za granicę, aby móc przy życiu wrócić do domu. Nadciągające z tej strony oddziały rosyjskie napotkały na opór licznego oddziału huzarów, wspartego przez dwa działa. Rozpoczęła się trudna walka nocna z udziałem jednostek całego korpusu. Żołnierze z 13 Korpusu generała Klujewa ostrzelały niemieckie czujki z 5 Pułku Huzarów w sile 2,5 szwadronu. W teorii 2,5 szwadronu huzarów to powinno być jakieś 350 żołnierzy, którzy broniliby miejscowości Zimna Woda. W praktyce w tej pięknej mazurskiej miejscowości stawiło się zaledwie 70 żołnierzy, bo huzarzy byli mocno osłabieni po wcześniejszych działaniach wojennych. Dlatego ze względu na tą niewielką liczbę żołnierzy, jaką posiadały te oddziały, postanowili oni nie bronić całej miejscowości, ale obsadzić takie główne punkty, te miejsca, w których droga z Zimnej Wody krzyżowała się z innymi drogami, po których spodziewano się, że Rosjanie będą próbowali wydostać się z kotła. I kiedy pojawiły się oddziały rosyjskie, huzarzy zaatakowali, wsparci baterią polową. Rosyjski korpus musiał się rozwinąć, rozłożyć stanowiska artyleryjskie i rozpoczęła się walka. Miał ogromny problem z tym niewielkim oddziałem huzarów w miejscowości Zimna Woda. Huzarzy walczyli dzielnie, używając tych dwóch dział artyleryjskich. Dodatkowo używali, aby oświetlić sobie wroga, szperacz. Rosjanie po rozłożeniu oddziałów uczynili hałas. Szperacz świetny ponownie rozbłysł. Wtedy ruszyli do ataku na piechotę. Huzarzy bronili się długo i odważnie, rozłożeni wzdłuż głównych dróg w miejscowości Zimna Woda, tak jak tutaj i mając główną pozycję artyleryjską również z tamtej strony. W pewnym momencie jednak ilość napierających rosyjskich żołnierzy, którzy próbowali wydostać się z okrążenia, sprawiła, że huzarzy mieli do wyboru właściwie dwie drogi. Albo zostać na polu walki i zapisać się złotymi zgłoskami w księgach swoich pułków, albo wsiąść na koń i uciekać z pola walki. Oczywiście wynik tej walki był z góry wiadomy ze względu na dysproporcje sił, ale rosyjski korpus stracił mnóstwo czasu, a niemieccy huzarzy przeszli do historii walk pod Tannenbergiem. Zarządzili odwrót. Na polu walki została tylko bateria artylerii i obsługa dział, która broniła się do końca. Huzarzy wsiedli na konie i odjechali, natomiast artylerzyści niemieccy pozostali do końca i oni tutaj najczęściej zginęli już. Ta obsługa dwóch dział poległa. Mieszkańcy postanowili z wielkimi honorami pochować tych 7 bohaterów spod Tannenbergu w tym miejscu. W miejscu, które de facto jest takim leśnym mauzoleum, stylizowanym na prawdziwy szaniec artyleryjski. To stąd właśnie niemieckie oddziały za pomocą dwóch dział ostrzeliwały cały korpus Klujewa. To tutaj był ten najważniejszy punkt obrony niemieckiej miejscowości Zimna Woda. Po wycofaniu się huzarów i zdobyciu przez Rosjan dział 13 Korpus generała Klujewa mógł spokojnie ruszyć dalej na południe. Podzielił się na 3 ugrupowania. Prawa kolumna generała Gołubczywa ruszyła w kierunku na Muszaki. Środkowa generała Ugliumowa z samym Klujewem ruszyła w kierunku na Sadek. Natomiast lewa kolumna generała Prejeńcowa ruszyła drogą wały, kanwezy. Inaczej niż w Zimnej Wodzie, mimo przeważających sił rosyjskich, potoczyły się losy niemieckich żołnierzy pod miejscowością Chwali Bogi, inaczej kanwezy. Tam batalion z 21 Pułku z 35 Dywizji, dowodzony przez kapitana Tamsa, postanowił przenocować w lesie na północ od miejscowości. Kapitan Tams, mając świadomość, że jego żołnierze są zmęczeni, postanowił dać im chwilę wytchnienia. O świcie żołnierze zorientowali się, że przez Chwali Bogi ciągną kolumny rosyjskich furgonów. Kapitan Tams, mając świadomość, że jego żołnierzy jest dużo mniej niż Rosjan, którzy próbują ujść z okrążenia, postanowił zaszachować przeciwnika. Ustawił tak karabiny maszynowe, które były na wyposażeniu jego formacji, aby blokowały wyjścia z tej niewielkiej wioski.
Do 4 karabinów maszynowych dołączył siłę 500 karabinów strzelców. Niemcy bardzo szybko zamienili uliczki tej małej miejscowości w miejsce sromotnej klęski oddziałów rosyjskich. Prawie 1000 żołnierzy carskich poddało się do niewoli, a pozostałych 800, którym udało się uciec z tego okrążenia, i tak za chwilę złapał inny niemiecki oddział. W najgorszej sytuacji była grupa środkowa z Klujewem, która szła w miarę odkrytym terenem. I ona była najbardziej narażona na ostrzał niemieckiej artylerii rozstawionej już wzdłuż drogi Nidzica-Wielbark i wśród wzgórz w okolicach miejscowości Więckowo. Muszaki. Sam generał Klujew próbował wyprowadzić resztki swoich żołnierzy z okrążenia. W niedzielę 30 sierpnia próbował przebić się z prawie 4000 żołnierzy drogą przez wały na Chwalibogi, a potem w kierunku na granicę z Rosją. Jednak w okolicy wałów jego jednostki zostały ostrzelane przez niemiecką artylerię. Niemieckie szrapnele pozabijały wszystkie konie w zaprzęgach jego artylerii. Dlatego też dalej żołnierze udali się właściwie bez odpowiedniego zabezpieczenia na piechotę w kierunku miejscowości Sadek. Dotarli tam około godziny 15. Tą kolumnę, w której był Klujew, było dobrze widać. Ona naprawdę mocno była nękana przez ostrzał artyleryjski. Żołnierze już zmęczeni musieli się chować przed kolejnymi kanonadami artyleryjskimi. Coraz więcej oddziałów miało dość tej walki. Od wielu dni nie jedli, od wielu dni nie mieli chwili odpoczynku, a teraz doszedł jeszcze zaciekły ostrzał artyleryjski ze strony niemieckiej. Kiedy wyszli z lasu na polanę, spotkała ich bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Pułkownik Bogdanowicz, który był świadkiem tych wydarzeń, opisał je w swoim pamiętniku bardzo dramatycznie. Otóż kiedy konno próbował dostać się do awangardy swoich oddziałów, by spotkać tam generała Klujewa i dowiedzieć się, jak mają postępować dalej, wyjechał z lasu na przestronną łąkę. I wtedy jego oczom ukazał się bardzo znamienity obraz. Otóż po lewej i po prawej stronie ogromnej łąki stała niemiecka artyleria. Żołnierze stali w milczeniu i byli gotowi do strzału. A po środku między oddziałami niemieckiej artylerii maszerował bezładny tłum rosyjskich żołnierzy. Z przodu nacierały niemieckie oddziały. Po środku tego rosyjskiego bezładnego tłumu żołnierzy powiewał sztandar 13 Korpusu. Bogdanowicz domyślił się, że tam właśnie spotka Klujewa. Kiedy podjechał do swojego dowódcy, ten zarządził już kapitulację. Powiedział: dalszy przelew krwi nie ma sensu, dlatego kto chce przebijać się na własną rękę, ma do tego prawo. Natomiast kto ma dosyć walki, kto jest zmęczony, poddajemy się do niewoli. Poprosił swojego ordynansa, niejakiego Czerniawskiego, aby ten wywiesił białą flagę i pojechał do Niemców na pertraktację. Tak oto 13 Korpus generała Klujewa, właściwie to, co z niego zostało, około 4000 żołnierzy, poddało się ze swoim dowódcą w okolicach Sadka do niemieckiej niewoli. Punktem strategicznym jest linia kolejowa Nidzica-Wielbark, bo wiadomo, linią kolejową można szybko wojsko załadować, przerzucić i ewentualnie uciec, czy przeciwnikowi zdezorganizować tą linię. Z linią kolejową sprzężona jest droga i w tym rejonie trwają już te najcięższe walki. Niewątpliwie, co o tym świadczy, że ten rejon jest w tym momencie bardzo ważny pod względem strategicznym. Ano ginie tutaj kilku generałów. W rejonie Moczyska ginie generał Maczugowski z grupą żołnierzy, to jest pod Napiwodą. Następnie w rejonie Ulesia ginie generał von Trotta. Rankiem 30 sierpnia pierwsza brygada piechoty generała Friedricha von Trotty, znajdująca się w Muszakach, otrzymała rozkaz marszu przez Ulesie w kierunku Pieca, aby połączyć się z oddziałami należącymi do 17 Korpusu generała Mackensena. Oznaczałoby to przecięcie kotła na pół. Na początku wydaje się, że ta wyprawa będzie niczym piękny letni spacer po lesie. Rosyjscy żołnierze chętnie poddawali się do niewoli. Byli już wyczerpani walką, byli głodni od kilku dni, często nie mieli nic w ustach. Carskich żołnierzy poddających się do niewoli było tak wielu, że Niemcy kazali im się tylko rozbroić, a potem odsyłali na swoje tyły bez żadnej straży. Wydawało się, że ten dzień pójdzie bardzo gładko. Około południa brygada Trotty stoczyła dwugodzinną potyczkę w okolicach Ulesia i o godzinie 17:00 dotarła do skrzyżowania dróg Piec-Ulesie
Wały-Kanwezy. Przypomnijmy, że droga Wały-Kanwezy była główną osią, główną drogą odwrotu oddziałów generała Samsonowa. Tutaj, na tym skrzyżowaniu, generał Trota zarządził postój. Musiał wysłać meldunek do sztabu o ilości jeńców, o sytuacji. Kwatermistrzowie zaczęli wydawać posiłki, było to w okolicy miejscowości Piec i nagle, kiedy w tej sielankowej atmosferze przy pięknym sierpniowym słońcu z lasu padły strzały, okazało się, że jakiś zabłąkany rosyjski oddział otworzył zmasowany atak. Konie Niemców zerwały się i razem ze swoimi taczankami stworzyły tak wielki tuman kurzu, iż nic prawie nie było widać. Generał Trota razem z oficerami sztabu próbował zorganizować natychmiastowy kontratak, ale padł praktycznie od razu trafiony kulą rosyjskiego żołnierza i umarł na rękach swego adiutanta kapitana Saksera, który również został ranny. Oficerowie, choć nie wiedzieli, kto atakuje, próbowali wydawać rozkazy, próbowali zapanować jakoś nad tą sytuacją. Wszyscy strzelali, ale gdzie byli swoi, gdzie był wróg, nie wiedział nikt. Ta bezładna walka trwała przez kilka godzin. Efekt starcia to 355 zabitych, 209 Rosjan i 146 Niemców. Miejsce śmierci generała Troty jego oficerowie sztabowi oznaczyli pruskim orłem, który zdjęli z jego hełmu i przybili do znajdującej się tuż obok sosny. Ten orzeł wisiał jeszcze przez wiele, wiele lat. Na początku lat 30., gdy rekonesans pola bitwy wykonywał generał Noskow, przygotowujący się do napisania książki o klęsce generała Samsonowa, to właśnie fotograf z Wierbarka, Juliusz Petrykowski, przyprowadził Noskowa i landrata szczecińskiego Pozera do miejsca śmierci. W dalszym ciągu ten orzeł wisiał przybity do sosny. Po tej wizycie, staraniem landrata, wkrótce pojawiła się tablica informująca o śmierci Troty, przywieszona do tegoż właśnie drzewa, na którym wcześniej wisiał orzeł przybity przez jego sztabowców. Oddziały rosyjskie są dalej spychane w kierunku Wielbarka, no i w rejonie Przeździenku Wielkiego ginie też generał Samsonow. 29 sierpnia o godzinie 19 po walce na drodze między Jagarzewem a Wielbarkiem grupa generała Maxa von Schmetała zajęła miasteczko. W tym samym czasie pierwsza dywizja piechoty dowodzona przez generała Conte blokowała odwrót Rosjan przez Muszaki, a druga dywizja piechoty generała von Falka próbowała zablokować odwrót Rosjan na linii Muszaki-Napiwoda. Jednak między grupą generała Maxa von Schmetała a pierwszą dywizją generała Conte w Muszakach była przerwa 25 km obsadzona przez nieliczne oddziały niemieckich żołnierzy, więc okrążenie nie było jeszcze szczelnie zamknięte. Drogę z Nizicy do Wielbarka jako pierwsza przeszła grupa generała von Schmetała, za którą podążyła jedna z dywizji pierwszego korpusu generała von François. To tutaj Niemcy zatkali korek do butelki, w której znalazła się armia generała Samsonowa. Fenomen grupy Schmetała polegał na tym, że w ciągu zaledwie 2 dni żołnierze przeszli 65 kilometrów. Nawet jak na pierwszą wojnę światową, która charakteryzowała się długimi marszami, jednak wyczyn grupy Schmetała był czymś wyjątkowym. Żołnierze szli 65 kilometrów, pozostając prawie w nieustannym kontakcie bojowym z Rosjanami. Był upał, było gorąco, dlatego też żołnierze wykazali się wielką pomysłowością. Część swojego ekwipunku wieźli na tak zwanych wyzwolonych, tudzież zdobycznych koniach, a część ekwipunku nieśli im carscy jeńcy, których wzięli po drodze do niewoli. Dlatego też grupa Schmetała posuwała się dość szybko do przodu. Generał Schmetał nie pieścił się ze swoimi żołnierzami. Pozwolił im przespać się zaledwie 4 godziny i już około godziny 8 rano wyruszyli z Nizicy 29 sierpnia, by około godziny 20 zameldować się w Wielbarku. Mieszkańcy Wielbarka byli po pierwsze zaskoczeni, ale też uradowani. Nasze oddziały wróciły. Bardzo serdecznie zaczęli m.in. jegrów ze Szczytna, których znali na co dzień,
gościć. Zachowały się wspomnienia żołnierzy niemieckich, którzy mówią, że po raz pierwszy od wielu, wielu dni mogli się normalnie w łóżkach wyspać udostępnionych przez mieszkańców Wielbarka. Wielbark nie był mocno uszkodzony przez Rosjan. Brakowało zaledwie kilku szyb w witrynach sklepowych, ale w mieście nie brakowało wina ani piwa. Mieszkańcy ochoczo powitali swoich wyzwolicieli. Dlatego też wieczorem w Wielbarku odbyła się wielka fiesta, wielkie święto na powitanie grupy Szmetała i pozostałych oddziałów niemieckich. Ale rano było już wiadomo, że za chwilę dojdzie do walki. Pod Wielbark podciągały oddziały rosyjskie okrążone w kotle. Łącznie ich liczebność to ponad 10 tysięcy żołnierzy. Była to tak zwana wschodnia kolumna korpusu generała Klujewa. Rozpoczęła się wymiana ognia. Około godziny 9 Rosjanie wywiesili białą flagę, ale za chwilę znowu zaczęli strzelać. W efekcie Niemcy ponownie odpowiedzieli również ogniem. Po godzinie 9 do niemieckich stanowisk podszedł POP z białą flagą. Rozpoczęły się rozmowy kapitulacyjne. Ostatecznie generał Szmetał dał ultimatum, iż do godziny 10 Rosjanie mają się poddać. Jeżeli tego nie zrobią, Niemcy ponownie otworzą ogień z posiadanych dział i broni. Już w trakcie bitwy szukano nazwy na to, co wydarzyło się nad Jeziorami Mazurskimi. Niemiecka prasa donosiła o bitwach pod Uzdowem, Działdowem, Olsztynem, Olsztynkiem, jednak kiedy wiedziano już, że bitwa będzie wygrana, w sztabie armii niemieckiej również szukano dobrej nazwy na to wydarzenie, dobrego imienia dla tej bitwy. I wtedy prawdopodobnie Max Hoffmann zaproponował, nazwijmy tę bitwę bitwą pod Tannenbergiem. Rosjanie zaczęli się poddawać, ale najpierw zaczęli zakopywać elementy swojego wyposażenia, broń, oznaczenia, dokumenty. Łącznie poddało się tutaj ponad 10 tysięcy żołnierzy. Była to jedna z największych grup bezpośrednio wziętych do niewoli w tej bitwie. Każde zwycięstwo lubi mieć wielu ojców, dlatego też Ludendorff w swoich wspomnieniach mówi, że to on zasugerował, aby tą bitwę nazwać bitwą pod Tannenbergiem. Dlaczego Tannenberg jest taki ważny? Otóż rycerstwo krzyżackie atakowało od strony Stembarka, od Tannenbergu, rycerstwo polskie od Grunwaldu, dlatego my, Polacy, mówimy Grunwald, Niemcy mówią Tannenberg. I kiedy w sierpniu 1914 roku nadarzyła się okazja, by zmyć hańbę sprzed kilkuset lat, sztabowcy bardzo szybko stwierdzili, że to jest dobry pomysł. Nazwać ich zwycięstwo nad oddziałami rosyjskimi, słowiańskimi, bitwą pod Tannenbergiem. Wszyscy historycy zgodnie przyznają, że tak należy tę nazwę interpretować. Nie zmienia to jednak faktu, że w zaborczych armiach, zarówno pruskiej, jak i carskiej, ginęli Polacy. I z tego tytułu warto przyjrzeć się tej bitwie.